Szczęść Boże, Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. Wschód i południe Europy kształtować będą niże i fronty atmosferyczne. Nad pozostałą częścią kontynentu, w tym także nad Polską, rozlegać się będzie wyż, który przyniesie ze sobą chłodną i suchą masę powietrza. Dziś najlepsza pogoda zapowiada się na południu Europy. Im bliżej centrum, tym więcej chmur i opadów deszczu. W Alpach i w Moskwie pojawi się śnieg. Tutaj także będzie najchłodniej 2 stopnie, cieplej w Rzymie i Atenach po 22 kreski. A w naszym kraju po ustąpieniu porannych mgieł powinno zacząć się przejaśniać. Początkowo więcej chmury zagości na Podlasiu i Mazurach, ale tam również w późniejszych godzinach się rozpogodzi. Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 do 8 stopni powyżej zera. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie 1029 hektopaskali. I ode mnie to już wszystko. Teraz zapraszam na szczegółowy przegląd regionów.